Hej, programistko, mam do ciebie pytanie. Dlaczego wszyscy deweloperzy używają ciemnych tematów, motywów w swoich narzędziach? Nie wiedziałeś? Bo przecież bugi są przyciągane do światła. Po angielsku ma to trochę więcej sensu. A w dzisiejszym odcinku WebDriver vs. Cypress, kultura organizacji, zaczynamy. Dzisiaj piję trochę witaminek, bo wcześniej nie wypiłem. Czy mam coś do powiedzenia na start? Nie, nie mam. Lecimy. Mój pies siedzi za oknem, więc możliwe, że za chwilę będzie się domagał wejścia. Okej, zgubiłem myszkę, znalazłem moją myszkę. Pierwszy artykuł na dzisiaj jest artykuł napisany przez Hugh McCampbella na temat porównania WebDrivera z Cypressem. Tutaj muszę trochę zaznaczyć, że ja Hugh znam osobiście. Parę lat temu on prowadził, nie wiem czy dalej prowadzi, w Belfeście Selenium Meetup, czy jakoś tak, Selenium Belfast Meetup, jakoś jak to się nazywało. I zostałem zaproszony i występowałem tam. On robił to ze sponsoringiem South Lab'a. Jeśli się mylę, to wybaczcie. Więc ogólnie artykuł mnie zaciekawił, bo Hugh ma dużo do powiedzenia. I jakiś czas temu właśnie Alistę powołał się na artykuł, gdzie pewna osoba porównywała Playwrighta z Cypressem. I jak część z was patrzy, gdzie będę występował, ja też będę robił porównanie obu narzędzi. I mimo, że obecnie robię dużo w Cypressie, dalej wolę Playwrighta. Autor tutaj porównuje WebDrivera z Cypressem i mówi, dlaczego preferuje WebDrivera. I tu parę moich zastrzeżeń. Ja nie korzystałem z WebDriver.io. Znam mniej więcej zasady działania, ale nie korzystałem z tego, więc nie potrafię się do wszystkiego odnieść, ale postaram się przejść przez to w parę rzeczy. Pierwszy artykuł, pierwsza dyskusja mówi o tym, że WebDriver.io jest 4 razy szybszy. I tutaj autor pokazuje test napisany w Cypressie, test napisany ten sam w WebDriverze, WebDriver.io. I następnie pokazuje wyniki, że test jest szybszy niż drugi. Przyznam się szczerze, chciałbym zobaczyć lepiej wykonujący te testy. Porównanie dla jednego testu i to jakiegoś takiego prostego nie do końca do mnie przemawia. Jestem w stanie uwierzyć, że WebDriver.io może być szybszy, choć mam z tym duże dylematy, bo przyznam się, nie wiem jak wygląda jego implementacja WebDriver protokołu, więc to ciężko mi uwierzyć, że to będzie działało szybciej, bo jednak WebDriver działa na zasadzie drivera, czyli tego serwera pośredniego i to wszystko spowolniało. Nie znam mechanik pod spodem WebDriver.io, więc nie wiem jak to przyspieszyli, ale chciałbym zobaczyć większą próbkę. Chciałbym zobaczyć na przykład jakieś 10 tysięcy runów jednego testu, a najlepiej suity, 10 skomplikowanych przypadków i na tym porównaniu. WebDriver.io ma wsparcie jako ma pierwszej klasy wsparcie dla odpalania testów równoległych bez potrzeby subskrypcji. I to jest duży problem ze Cypressem.io. Cypress ma Cypress Dashboard, który ma parę fajnych funkcji, które ułatwiają testowanie, ale tak naprawdę jest jedyną oficjalnie wspieraną opcją, żeby puszczać testy równolegle. Bo wtedy ten Cypress, ten dashboard robi nam jakiś orkiestrator i odpalenia tego jest, przyznam się szczerze, trochę bólem w życi. Więc tutaj, jeśli faktycznie tak jest w wypadku WebDriver.io, to jest punkt dla WebDriver.io. Choć przyznam się szczerze, mi się zdawało, że WebDriver.io to było płatne rozwiązanie. Jak teraz sprawdzałem, nie udało mi się tego znaleźć, więc mogłem coś źle zapamiętać. No i jedyne, co trzeba zaznaczyć, Cypress ma darmowe solucje, żeby odpalać testy równolegle, ale wymagają konfiguracji i nie są oficjalnie wspierane, więc tutaj trzeba się zgodzić. Kolejna rzecz, tu się nie do końca zgadzam. Autor mówi, że WebDriver.io wspiera puszczanie testów z jednego plitku, kiedy Cypress tego nie robi. WebDriver.io też tego nie robi. Bo autor tutaj powołuje się na to, że nie jest to pierwszej klasy obywatel, ale są projekty, czy raczej powiedzmy, możemy użyć terminologii Cypressa, pluginy, które na to umożliwiają. Więc no wszystko fajnie, ale w momencie, kiedy parę punktów dalej autor będzie narzekał na pluginy w Cypressie, wydaje mi się, że o, właśnie pies chce wejść.
Sorry. Więc wydaje mi się, że takie porównanie nie jest do końca na miejscu, że w tym wypadku no, nie akceptuję tego punktu. Czyli mamy tak naprawdę póki co dwa punkty za, a dokładnie to jeden, bo z pierwszym też się zgadzam, że nie do końca jest to dobrze przeprowadzony research. Czwarty punkt jest bardziej dyskusyjny. Autor twierdzi, że kod jest bardziej czytelny w wypadku WebDriver.io. I pokazuje nam przykład testów w napisanego w Cypressie i później testu napisanego w WebDriverze. I nie wiem jak wy, ale przyznam się szczerze, dla mnie składnia await nie jest bardziej czytelna w takich prostych przypadkach. Autor moim zdaniem tu strzelił sobie w stopę. Jakby wziął bardziej skomplikowane przypadki, gdzie w wypadku Cypressa trzeba robić promisa w promisie, żeby coś sprawdzić, ja bym się z nim 100% zgodził, bo te przypadki to są bardzo częste rzeczy. Ja ostatnio tak się namęczyłem, żeby nie zrobić promisa w promisie, żeby to było czytelne, że to była masakra. I w wypadku tutaj tego, WebDriver.io, Playwrighta, da radę zrobić o wiele prościej. Też żeby zaznaczyć, Cypress nie ma per se wspierania promisów, on ma jakąś typu ukrywaną u sobie, ale no de facto to jest promis. Więc w wypadku tutaj WebDriver.io się zgadzam, że to jest bardziej czytelne, ale nie dla takich prostych przykładów. Wydaje mi się, że na tym przykładzie, co autor tutaj pokazuje, wygrywam Cypress. Chociaż to może pytanie do was. Co jest dla was bardziej czytelne? Zwłaszcza dla osób, które nie korzystają z Cypressa i nie korzystają z WebDriver.io. Co jest dla was bardziej czytelne? To? Czy to? Podejrzewam, że osoby, które pracują z JavaScriptem dużo, powiedzą, że to drugie. No i na kolejna rzecz. Tu się nie do końca wypowiem, więc zaufam autorowi na słowo. Autor twierdzi, że WebDriver.io do działania nie potrzebuje pluginów. I to jest bardzo dobre zarzucenie. Ja, żeby zrobić połowę rzeczy, które bym powiedział, są podstawowe, w Cypressie potrzebowałem pluginem. Do niedawna weszło to w wersji chyba 9 coś, teraz jest na przykład zarządzanie konfigami, które też jest upośledzone. Żeby wcześniej zarządzać konfigami, czyli miałbym wiele plików JSON z konfiguracjami, to potrzebowałem używać czegoś, co się nazywa FS coś tam i mieć odpowiednio skonfigurowane rzeczy w pliku plugin. Na przykład teraz, jeśli chcę mieć możliwość odpalania testów, nie z plików, tylko po tagach, muszę zainstalować kolejnego plugina. Potrzebowaliśmy do niedawna plugina do tego, żeby robić upload plików. Potrzebowaliśmy jeszcze parę innych pluginów. Ja już nawet nie mam w głowie listy wszystkich pluginów, z których korzystamy. Rzeczy, które w większości powinny być, jak dla mnie, no w wypadku projektu Feature Complete, do projektu, który jest znaczny do używania w wersji bazowej. Więc jak najbardziej się z tym punktem zgadzam. Nie wiem, jak to jest w wypadku drugiej opcji. Ojeny, i zostało mi półtora minuty, więc naszym kolejnym artykułem jest artykuł na temat organizacyjnej zmiany. Autor zwraca uwagę na parę rzeczy. Po pierwsze na to, jak wyglądają różne kultury organizacyjne w wielu firmach, ale następnie zwraca uwagę, że kulturę trzeba planować, że to nie jest coś, co da się robić organicznie, że da się to planować, da się na tym zaglądać i dorzuca parę rzeczy, że po pierwsze nie można szukać winnych, czy się idziemy w stronę blameless. Ale co mnie najbardziej zaciekawiło, i ja wiem, mówiłem, że nie będziemy dyskutować na temat wojny, ale jakoś planując te artykuły, przyznam się szczerze, jeszcze wojny nie było, bo dalej chodzimy trochę z backlogu. Autor bardzo mówi, że mu się bardzo nie podoba, że nasze słownictwo biznesowe jest bardzo oparte na wojnie, że się mówi o strategii, mówi się o, także w niektórych miejscach, o armiach, że korzysta się z Art of War i tak dalej. I że go to bardzo niepokoi. No i tutaj pokazuje dużo właśnie zdjęć, sytuacji związanych z wojną. Teraz można to zastąpić sytuacjami z innych wojną. I mówi, że jako pacyfista bardzo mu to nie leżało. I on zwłaszcza się powołuje na definicję, jaka jest na Wikipedii. Business is an activity one of making one living and making money by producing or by producing or buying and selling products, such as goods and services. I to jest bardzo ciekawe przemyślenie. Dobra,
Musimy kończyć, trzymam się standardu. Więc dzisiaj porozmawialiśmy sobie, czemu Cypress może być gorszy od WebDriver.io i naprawdę bardzo krótko o kulturze organizacji. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia.